stworzył to wszystko, dzięki niemu przez 20 lat możemy się spotykać. On będzie tym, który dokona zapalenia symbolicznego znicza olimpijskiego, który będzie upoważniał nas do rozpoczęcia rywalizacji w czasie dzisiejszych finałowych 20 zawodów Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Bardzo prosimy, panie dyrektorze, o podejście do znicza i zapalenie. Ten znicz zawsze był w górę. Właśnie na górę, panie dyrektorze, na podium, na podium. Dziękujemy pięknie panu dyrektorowi Angelice za dokonanie tego najważniejszego momentu, czyli zapalenie znicza olimpijskiego. No i teraz ta przyjemna chwila, z racji, że to są nasze jubileuszowe 20 igrzyska, chcieliśmy złożyć serdeczne podziękowania tym, którzy przyczynili się, że te igrzyska trwają i mamy nadzieję, że będą trwały dalej. Tej miłej uroczystości dokona pani Izabela Pawłowska, przedstawicielka MZOP-u, a jako pierwszego wyróżnionego, no nie wypada kogo innego, żeby go